Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku kursu Pythona. W ostatniej lekcji, na zakończenie, dałem Wam zadanie domowe. Jak pamiętacie, co zrobiliśmy w poprzedniej lekcji, to sprawiliśmy, że nasza postać może ruszać się w lewo, ograniczyliśmy jej obszar gry i tak samo mogła się ruszać w prawo, po prawej stronie też był ten obszar gry ograniczony, natomiast nie mogliśmy się ruszać w górę i w dół. I to było właśnie zadaniem Waszym domowym, żeby po prostu dodać tą możliwość ruszania się. I tak naprawdę jest to bardzo proste. Wystarczy skopiować tą część kodu, wkleić tutaj niżej, zamienić tutaj to na up, to na down oraz oczywiście w tym momencie klawisze góra i dół zmieniłyby nam prędkość wertykalną, więc możemy sobie lekko tutaj to pozmieniać, czyli możemy sobie zrobić tutaj speed x jeszcze w którymś miejscu, tak, w deklaracji dodamy sobie drugą zmienną speed y do przenoszenia się po pionowej osi i tutaj sobie po prostu damy speed y. I tak samo, tak jak tutaj zmieniliśmy to na 0 w przypadku puszczenia klawisza, tutaj też to zmienimy na 0. Jedyne co musimy podmienić to up na up oraz dodać, czy to jest dobrze, speed up odejmuje, speed down dodaje. Tak. I tak samo z ograniczeniem obszaru gry. Wszystko, co musimy zrobić, to tak naprawdę tutaj pozamieniać to na y. I co się musi zmienić, to to nie jest 730, tylko wysokość obszaru gry to jest 600, czyli to będzie 536. OK, i to tak naprawdę tyle. Sprawdźmy, czy to działa. OK, niżej nie zejdę. Oczywiście mogę się poruszać w górę. Trzymając dwa klawisze poruszamy się po przekątnej. I wyżej też nie pójdę. OK, jest dokładnie tak, jak tego oczekiwaliśmy. Ale puszczenie klawisza w dół nie działa. OK, czy o czymś zapomnieliśmy? A, or key down. Dobra, teraz powinno być wszystko w porządku. OK, w tej lekcji dodamy się dodaniem w końcu przeciwnika. Sprawimy to, że będzie mu się pojawiać w losowym miejscu na ekranie i dodatkowo dodamy też mu ruch. Dobra, co musimy zacząć? To po prostu najpierw załadować obrazek naszego przeciwnika. Niech to będzie na początek ninja, którą sobie stworzyliśmy jako przeciwnika. I co musimy zrobić? To tak naprawdę skopiować to, co mamy tutaj, bo ładować obrazek będzie się dokładnie w ten sam sposób. Jedyne, co zmienimy, to zamiast słowa player będziemy mieli słowo enemy. I tutaj zamiast warrior po prostu nazwiemy to ninja. Tutaj oczywiście też enemy. Enemy. I tutaj też możemy sobie dodać, że to jest enemy speed. OK. Kolejną rzeczą, którą musimy dodać, to tak naprawdę musimy... Tutaj na razie nam załadowało sam obrazek, ale jeszcze się nigdzie nie wyświetla. Więc drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to skopiować w rzeczywistości tą funkcję, bo ona będzie dokładnie taka sama w przypadku naszego przeciwnika. Oczywiście z zmienną... Nazwa funkcji będzie enemy, a nie player. I rysować będziemy enemy image. OK. I ostatnie, co musimy dodać, to to, żeby nam się ten przeciwnik rysował gdziekolwiek na naszym ekranie. Więc możemy sobie dodać enemy, enemy x, enemy y.
Ok, teraz jak to uruchomimy, powinien się nam po prostu narysować przeciwnik na naszym graczu. Zobaczymy, że tak jest. Tak. Jak widzicie, przesuniemy się, ale przeciwnik pozostaje nad graczem, jest w jednym miejscu. Ok, mamy kolejną rzecz na ekranie. Świetnie. Cośmy teraz chcieli zrobić, to przede wszystkim, żeby on się nam nie pokazywał w tym konkretnym miejscu, tylko gdzieś na górze ekranu. A najlepiej w jakimś losowym miejscu. Aby to zrobić, importujemy jeszcze jeden ważny moduł Pythona, który nazywa się random i służy on po prostu do generowania losowej cyfry. Co chcemy teraz zrobić? To chcemy, żeby nasz player, żeby nasz enemy x, czyli gdzie on się znajduje na szerokość ekranu, znajdował się gdzieś po prostu pomiędzy zerowym punktem a 736, czyli po prostu na końcu ekranu. Dlatego musimy to zrobić w następujący sposób. Random, rand int, czyli losowa liczba. I teraz pisujemy jako parametry przedział od 0 do 736. W przypadku zmiennej y, czyli umiejscowienia na pionowej osi, mamy dwie możliwości. Albo ustalić ją na sztywno, żeby ona znajdowała się w jakimś konkretnym miejscu na ekranie. W przypadku tej gry, co będzie fajne do zrobienia, to jest po prostu, żeby pojawiał się nam przeciwnik gdzieś na minusie, czyli będzie po prostu wychodził spoza ekranu i będzie to wszystko wyglądało płynnie. Lub też, jak przykładowo robimy grę o zombie, chcemy, żeby się pojawiał gdzieś w losowych miejscach na ekranie, w jakimś danym obszarze. Czyli będzie to wyglądało mniej więcej w ten sam sposób. Random, rand, int i niech to będzie pomiędzy 20 a 250, żeby też nie wychodził za daleko. I w takim wypadku za każdym razem, jak będziemy ładować nowego przeciwnika, będzie on się pojawiał w różnych losowych miejscach na ekranie z danego przedziału, któremu z góry założyliśmy. Jak widzicie, teraz za każdym razem, jak ładujemy grę, nasz przeciwnik pojawia się w zupełnie innym miejscu. Ok, teraz to jest już w miarę proste i oczywiste. Co teraz byśmy chcieli zrobić, to dodać, żeby ten nasz przeciwnik w końcu zaczął nas atakować, żeby szedł w naszym kierunku. Dobrze, zajmiemy się teraz więc ruchem naszego przeciwnika. I w rzeczywistości też to będzie bardzo, bardzo proste, jeżeli chodzi o przemieszczanie się przeciwników. Zacznijmy od tego, że też przede wszystkim ograniczmy mu obszar gry, szczególnie na tej osi X. Czyli dodamy sobie tutaj, jakby możemy to skopiować ponownie. Dodamy tylko komentarz, że ogranicz obszar ruchu przeciwnika. To oczywiście zmienimy na enemy i oczywiście ponownie. Ok, zanim w ogóle przejdziemy dalej, wytłumaczmy, co chcemy zrobić. Mamy naszego przeciwnika, który będzie się pojawiał na górze ekranu i będzie się przemieszczać od lewej do prawej i schodzić za każdym razem kawałek w dół, tak jak to się dzieje w zwykłych Space Invaders. Jeżeli byśmy po prostu zrobili coś takiego, że enemy y plus 1, nie ma to znaczenia, to non-stop by nam przeciwnik schodził po prostu cały czas w dół. Co też w niektórych grach ma możliwość działania i ma jakiś sens, ale my chcemy osiągnąć troszkę inny sposób działania gry. Chcemy zrobić, żeby się przesuwał w lewo, w prawo, a następnie schodził kawałek w dół. Więc tak jak w przypadku gracza, gdzie nasz gracz, kiedy dochodził do lewej strony, się po prostu zatrzymywał, jak do prawej się po prostu zatrzymywał, to co my chcemy zrobić, to naprawdę speed y nie potrzebujemy tutaj, to chcemy, żeby to się nam odwróciło i nam się przechodziło w drugą stronę. Więc od czego zaczniemy? To od tego, że po prostu do naszego enemy x będziemy dodawać enemy speed.
Natomiast jeżeli dotnie on lewej krawędzi, to co chcemy zrobić? To zrobimy, że enemy speed razy równa się minus 1. I to samo w przypadku osiągnięcia prawej krawędzi. Czyli po prostu nam się zamieni wartość z 2 na minus 2. Lub z minus 2 na 2. Sprawdźmy, czy to działa. Ok, prędkość 2 na tym komputerze to jest troszkę za mało. W zależności od tego, jak szybko działa wasz komputer, ten, z którego ja korzystam, jest dość wolny i jeszcze dodatkowo nagrywam, więc nie osiąga swojej maksymalnej prędkości. Zmieńmy tą prędkość gracza na, powiedzmy, prędkość przeciwnika na, powiedzmy, 5. Ok, dochodzimy do prawej i się odbijamy w drugą stronę. Ok, jest dokładnie tak, jak co chcieliśmy osiągnąć, więc jest naprawdę fajnie, jak na chwilę obecną. Gracz się nam będzie, teraz przeciwnik się będzie odbijać w drugą stronę. Ok, co chcemy zrobić, to jeszcze po dotknięciu tej krawędzi chcemy, żeby nasz przeciwnik się przemieścił o jedną miarę, o jednego siebie lub troszeczkę mniej niż jednego siebie w dół. Czyli po prostu jedyne, co musimy zrobić, to dodać enemy x plus równa się, skoro nasz cały obrazek to był 64, niech to będzie dla łatwości 32, czyli połowa naszego przeciwnika. I tak samo w wypadku tego. Ok, dochodzimy do prawej krawędzi i widzimy, że się przemieszczamy o kawałek w dół. Świetnie. Ok, to wszystko w tej lekcji. Mamy przeciwnika, który się nam przemieszcza po ekranie i dochodzi do tego, aby nas zaatakować. Oczywiście, kiedy dotknie naszego wojownika, na dany moment jeszcze się nic nie stanie, ale wprowadzimy za niedługo kolizje, które zidentyfikują to, czy gracz dotyka się z przeciwnikiem, bądź też, czy przeciwnik został zaatakowany naszą włócznią. Jak na chwilę obecną to wszystko, bo ta lekcja się mogła wyciągnąć w nieskończoność. I do zobaczenia w kolejnej.